Cześć, witam się z Wami serdecznie. Tutaj Gosia z Papierollo i dzisiaj Was zabieram na obiecany filmik z tworzenia kwiatów. I słuchajcie, na pierwszy ogień idą kwiaty, jakie teraz widzicie. Białe kwiaty z delikatnie zielonymi środkami. Te dwa, które prezentowałam, to są wykrojnika Fiori od Agi Cebuli Melisa. Dwa rozmiary, średni i mniejszy oraz fiorinki. To są chyba fiorinki numer 3, ale nie jestem, szczerze mówiąc, pewna. Foamiran, na którym będę pracować, to foamiran do formowania na zimno. Akurat tak wyszło, że w grudniu nie mogłam nigdzie dostać białego foamiranu do formowania na ciepło i zdecydowałam się na zakup tego na zimno. I nie użyjemy tutaj właśnie w trakcie formowania tych kwiatów żelazka. Z tego co wiem, to można próbować delikatnie na niskiej temperaturze ten zimny foamiran delikatnie odkształcić od ciepła. Ja tutaj tego nie próbuję, bo też nie chcę sobie w sumie zniszczyć żelazka, a może ten foamiran na zimno się tak spiec, roztopić wręcz na tym żelazku. Więc na własne ryzyko możecie próbować. Też na pewno są różnego rodzaju te foamirany, nawet dedykowane na zimno i ich odporność na temperaturę jest różna. Ten foamiran, którego ja używam, jest bardzo cieniutki, więc to musiałaby być bardzo niska temperatura. Może tylko będę próbować gdzieś tam kiedyś na brzegi albo z tymi fiorinkami. Tutaj one są odkształcone, tutaj będą one odkształcone tylko z powodu działania temperatury kleju na gorąco, tak? Ponieważ ten klej będzie gorący i delikatnie będzie trochę odkształcać jednak te kwiaty. Słuchajcie, i na początek wszystkie kwiaty z białego foamiranu barwię środki tuszem kredowym na zielony kolor. Tutaj nic więcej nie robię w kolorach, chcę, żeby te kwiaty pozostały białe, ale ten zielony akcencik w nich pozostał. I w przypadku niektórych kwiatów koloruję też na spodzie, ponieważ na przykład w przypadku fiorinek może być to trochę bardziej widoczne. Chociaż tutaj ze względu na ten zastosowany środek takiej dużej perełki, to barwienie z dwóch stron całkowicie nie miało sensu, była to już brudna robota, to się do tego przyznaję. Oczywiście tutaj będę przyspieszać tą pracę, żeby Was nie zanudzić. No i słuchajcie, przychodzi pora na wygniatanie kwiatów. Muszę Wam powiedzieć, że w ogóle bardzo szybko mi tutaj wszystko szło z tymi kwiatami, bo przy foamiranie na ciepło wydaje mi się, że często schodzi o wiele dłużej. Ja tutaj po prostu składam płateczki, cztery płatki na pół, wszystkie na siebie potem, ponownie na pół i delikatnie robię takiego taką harmonijkę z tych płatków, więc jeśli składam na pół kwiatka, to jeszcze same te płateczki złożone na siebie nawzajem jeszcze raz próbuję złożyć na pół albo nawet i na więcej w przypadku dużych płatków, jeśli się tylko da. I skręcam, tak roluję w rękach. Jest to chyba taki najłatwiejszy sposób na wygniatanie kwiatów i większość osób tak mi się wydaje, że robi. Na pewno jest to według mnie najłatwiejsze, szczególnie na sam początek. Ja do tej pory zresztą robię głównie ten sposób kwiaty. Jeśli oczywiście chcę gdzieś tam już poszaleć, mam trochę czasu, no to mogę trochę więcej czasu poświęcić, no to mogę się bawić na przykład z wygniataniem każdego płatka osobno, ale raczej nikt nie ma na to czasu, nie oszukujmy się.
słuchajcie, przychodzi kolejny etap, czyli po skręcaniu, po wygniataniu tych wszystkich kwiatków, trzeba wziąć się za formowanie płatków dalej na zasadzie wypychania ich kuleczkami. Słuchajcie, ja będę używać kulek, ale oczywiście można to robić paznokciami jak najbardziej. Jak tu widzicie, delikatnie wypycham każdy płatek w górę, można powiedzieć, i o, i niestety zdarzył się wypadek. Chyba kilka płatków właśnie mi popęka, to bardzo ciężko jest tutaj wyczuć ten foamiran mi na początku. Więc właśnie zdecydowałam się jednak używać kulki i delikatnie wypychać te płatki. Jak widzicie, ostatecznie tego wygniatania to niewiele co widać, ale delikatnie jest różnica pomiędzy tymi wygniatanymi, a jednak nie. I używam tutaj takiej gąbeczki. Słuchajcie, ta gąbka to tak naprawdę zaczyszczenie wykrojników w takim zestawie chyba od Nelly's Choice, no ale w rzeczywistości ja jej prawie w ogóle nie używam do czyszczenia tych wykrojników i właśnie spełnia tutaj funkcję przy robieniu kwiatów, że mogę wgniatać kwiaty. No i właśnie też ten płateczek idzie, ten cały, wszystkie płatki właściwie idą do góry też po przyklejeniu tej perełki właśnie na sam środek. Mozolnie naciągam każdy płatek tutaj z foamiranu, ponieważ ten foamiran też nie jest poddawany obróbce cieplnej, jest delikatniejszy również, nie daje się tak łatwo rozciągać, jak to ma miejsce często w tym foamiranie irańskim. Tam często można bardzo, bardzo naciągać te płatki, nic się z nimi nie dzieje. Tutaj jest cienki foamiran i trzeba się z nim bardzo delikatnie obchodzić. Ale dzięki temu też te kwiaty są super delikatne i takie, bym powiedziała, eleganckie, takie lekkie. Jak widzicie, tu jeszcze poprawiam trochę ten kwiatek. Ja na sam koniec też każdy kwiat będę utrwalać, słuchajcie, lakierem do włosów. Dzięki temu one zachowają sztywność, będą mniej podatne na jakieś odkształcenia w trakcie przechowywania, tak? Taką dużą ilość kwiatów, którą tutaj będę robić, no to ja ich od razu nie zużywam. I tak jak wspominałam, właśnie też pod wpływem temperatury te kwiatki delikatnie się kształcają, tej temperatury skleju, więc to też jest na naszą korzyść jak najbardziej. Te płatki idą fajnie do góry, można potem to będzie o wiele lepiej wyglądać w kompozycji na kartce. Jak widzicie, ja tutaj ostatecznie łączę jakby dwie metody, tak? Czyli naciągam trochę każdy płatek pojedynczo na kuleczce i wypycham, ale też po części, żeby sobie trochę przyspieszyć pracę, staram się nieco pojeździć, można powiedzieć, po tych płatkach na gąbeczce,
tą kuleczką metalową, żeby odkształcić te płatki, właśnie uwypuklić. Nie jest to też jakiś super bardzo widoczny efekt, ponieważ jak wspomniałam, ten Famiran na zimno, on bardzo łatwo wraca z powrotem do swojego kształtu. Najbardziej taki fajny efekt według mnie daje właśnie przyklejenie tego środeczka, ponieważ ja go też oklejam po bokach, to właśnie ten Famiran tak fajnie wychodzi do góry i to według mnie wygląda najlepiej i raczej tego Famiranu nie będę używać z pręcikami, bo byłoby mi trudno uzyskać podobny ciekawy efekt. Na szczęście nie mam go dużo, więc tyle co potrzebuję w najbliższym czasie właśnie takich kwiatów białych, to będą z tego Famiranu i raczej nie będę do niego wracać w miarę możliwości. Nie jest to według mnie najprzyjemniejszy do pracy Famiran, więc tutaj żadnej reklamy tego Famiranu na zimno nie będzie. Ja chcę, by po prostu z nim próbowałam tutaj właśnie jakoś radzić, jak tylko mogłam. Może wy macie jakiś ciekawy na to patent, sposób, żeby formować te kwiaty famiranie na zimno i żeby się tak łatwo, szybko nie odkształcały, albo były bardziej powygniatane, tak jak ten famiran, na ciepło. Efekt jest inny. No w sumie każdy może tutaj tak wśród famiranów, w rodzaju famiranu znaleźć swój ulubiony. Może wam właśnie taki efekt się bardziej podoba. Ja wam powiem, że wśród klientów to o wiele, można powiedzieć, że o wiele więcej sympatii właśnie wzbudziły takie kwiaty mniej wygniatane. Czyli coś zupełnie innego od mojego gustu. Okej, zostawiam was tutaj do końca z tą mozolną robótką, czyli wypychaniem każdego płateczka do góry oraz przyklejaniem środków.
No i słuchajcie, zostają nam fiorinki. I ja te fiorinki po prostu zrobiłam już, można powiedzieć, po barbarzyńsku. Po prostu kulką przejeżdżam w część. Przejeżdżam po całym płatku, formuję taki zaokrąglony kształt, a potem odwracam i w samym środku wgniatam do środka. Ja lubię, jak płatki są, słuchajcie, wypukłe. Czyli jak na nie patrzymy, one po prostu wyglądają na wypukłe, a nie wklęsłe. Więc takie kształty chcę zawsze pozyskać z moich kwiatów. Tutaj już ominę ten proces, słuchajcie, przewlekania przez nie pręciki. Ja je delikatnie podkleiłam, zawsze podklejam pręciki w kwiatach. Dzięki temu po prostu też ten foamiran delikatnie się odkształci, pomimo tego, że fiorinki nie są ani wygrzewane na żelazku, ani nie są jakoś gniecone, to mimo wszystko one zmieniły trochę swój kształt, te kwiatuszki zmieniły swój kształt, nie są takie płaskie, co mogliście zobaczyć na samym początku na przebitkach. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie, może również kwiatowym, z nieco innym pomysłem na robienie kwiatów. Hej!